Witam Państwa w kolejnym poradniku. Dzisiaj zajmiemy się pocztą elektroniczną. Myślę, że każdy wie, jak działa taka prawdziwa poczta, jak działają listy, po co się je wysyła, prawda? Przychodzą nam jakieś rachunki z banku, a to ktoś sobie o nas przypomni na wakacjach i wyśle jakąś miłą pocztówkę. Poczta elektroniczna działa w bardzo podobny sposób. W prawdziwym świecie posiadamy adres, na który przychodzą wszelkiego rodzaju korespondencje. Dzisiaj postaramy się stworzyć właśnie taki adres elektroniczny, nasz mail, na który będziemy otrzymywać różnego rodzaju powiadomienia lub po prostu wiadomości od innych użytkowników. Niektórzy z Państwa zapewne mają już swojego maila i może by nie chcieli zakładać kolejnego, ale zaraz opowiem, dlaczego warto założyć Gmaila. Czym w ogóle różni się Gmail od innych maili? Po pierwsze, w Gmailu nie mamy reklam. Nie przychodzą nam reklamy, które zapychają nam skrzynkę. Mamy dużo, bardzo dużo wolnego miejsca na maile, na wszelkiego rodzaju zdjęcia oraz inne pliki, które możemy wysyłać innym użytkownikom. Jeśli posiadamy konto na Gmailu, zarazem posiadamy konto w innych aplikacjach, takich jak właśnie YouTube, Google Play, nasz Gmail, Google Dysk, kalendarz, wszystkie tutaj te aplikacje, które teraz przewijam, będziemy mieć konto na tych aplikacjach zupełnie za darmo. To wszystko jest właśnie od firmy Google, która nam to umożliwia. Ona troszeczkę zarabia w inny sposób, już Państwo zresztą widzieli. Reklamy pojawiają się przy wynikach wyszukiwania, więc oni z tego czerpią sobie pieniążki. Dzięki takiej polityce reklamowej wyszukiwarka Google oferuje nam bardzo fajne aplikacje, w której właśnie nie będą nam przeszkadzać reklamy. Wspomnę jeszcze na wstępie, że gdy będziemy zakładać konto, każdy z Państwa będzie musiał sobie wymyślić hasło oraz login. Proszę pamiętać, że te dwie rzeczy będą bardzo ważne i trzeba sobie je gdzieś zapisać. Ja będę jeszcze informował w trakcie, że to jest bardzo ważne i że trzeba to zapisać. Dlaczego powtarzam to kilka razy? Ponieważ wiele razy, gdy prowadziłem zajęcia z ludźmi, potem przy tworzeniu różnych kont na Facebooku czy na jakichś właśnie platformach do aplikacji na telefon oraz przy zakupach internetowych, mail towarzyszy nam cały czas. Maila będziemy używać praktycznie zawsze. Tak jak wcześniej mówiłem, mail to nasz adres w internecie. Jeśli będziemy musieli potwierdzić swoją tożsamość właśnie poprzez maila, to będziemy się musieli na niego zalogować. A żeby się na niego zalogować, potrzebujemy naszego loginu i hasła. Więc powtórzę to trzeci raz. Proszę zapisać sobie gdzieś login i hasło wtedy, kiedy będziemy go tworzyć. To jest bardzo, ale to bardzo ważne. Dobrze, zaczynamy. Na Gmaila możemy wejść na dwa sposoby. Pokażę oba. Pierwszy jest bardzo, ale to bardzo prosty. Przechodzimy sobie na www.google.pl, czyli nasza strona, wyszukiwarka, którą już znamy. Myślę, że już bardzo dobrze po poprzednim wykładzie. Tutaj po prawej stronie mamy taki kwadracik z kwadracików. Klikamy sobie lewym przyciskiem myszy na niego. Pokazują nam się wszystkie aplikacje firmy Google. Jak Państwo już może zdążyli zauważyć, Gmail znajduje się tutaj. To jest ikonka Gmaila. Pisze się Gmail przez G. Jeśli klikniemy sobie lewym przyciskiem myszy, strona przeniesie nas na stronę startową Gmaila. Teraz pokażę drugi sposób, jak dotrzeć do naszego Gmaila. Drugim sposobem przejścia na Gmaila jest wpisanie jego adresu. Myślę, że nie będzie wielkiego zaskoczenia. Strona nazywa się www.gmail.com. Naciskamy Enter. I znów jesteśmy. Mogę podać jeszcze trzeci sposób. Trzeci sposób. Myślę, że też nie jest jakiś bardzo nieintuicyjny. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Google Gmail, czyli Gmail. Jak widzą Państwo, ikonka się tutaj pojawiła. Po lewej stronie mamy pierwszy wynik wyszukiwania. Gmail Google. Klikamy.
Aby utworzyć konto, naciskamy wielki niebieski przycisk Utwórz konto. Tworzenie konta polega na wpisaniu kilku danych. Imię oraz nazwisko możemy podać swoje, własne lub po prostu je zmyślić. Tylko przestrzegam przed jednym. Jeśli będziemy używać Gmaila na przykład do zakupów w internecie lub do takich oficjalniejszych rzeczy, na przykład do banku lub właśnie jakieś rachunki, no to żeby potem na przykład, gdy będziemy płacić jakiś rachunek, to żeby nam jakieś super zmyślone imię gdzieś tam nie wyskoczyło i pani właśnie przy podawaniu tego rachunku po prostu chichotała gdzieś pod nosem z jakichś dziwnych nazw, bo zdarzały się takie rzeczy. Jakiś Dziubek, Dziubeczek, Dziubkowski były, także no najróżniejsze rzeczy się zdarzały. Ja tutaj podam swoje imię, nazwisko, także państwo jak wolą. To już zostawiam w kwestii państwa. Ja tutaj podaję swoje imię. Klikam lewym przyciskiem myszy tutaj na nazwisko. Zatrzymujemy się tutaj przy nazwie użytkownika. Czym jest nazwa użytkownika? Nazwa użytkownika to jest właśnie nasz login, czyli coś, co jest dla państwa bardzo, bardzo ważne. Ten właśnie login będziemy musieli zapisać. Dobrze byłoby go zapamiętać, bo będzie dość ważny. I to jest właśnie ten adres, który będziemy podawać dalej. Czyli na przykład jak mieszkamy na ulicy Chrobrego, to podajemy na przykład go w poczcie czy w jakimś urzędzie. To jest adres publiczny, prawda? Tak samo ten adres będzie publiczny. Czyli ktoś będzie chciał mi wysłać maila, ja tą nazwę będę musiał podać. Tak samo jak ktoś by chciał do mnie przyjechać i mnie odwiedzić, będę musiał podać, że mieszkam na ulicy Chrobrego, prawda? Więc można zrobić takiego maila, takiego jak ja mam, czyli marcin.brudny94@gmail.com. Tylko tu już mam utworzonego swojego Gmaila. Niestety ten adres już jest zajęty. Więc tworząc nowego maila dla państwa tutaj w ramach ćwiczeń, będę musiał wymyślić coś innego. Ja używam swojego imienia i nazwiska, ponieważ prościej mi to jest zapamiętać. Jeśli podaję komuś maila, to zazwyczaj właśnie w takich sytuacjach i tak już ta osoba zna moje personalia, więc ja nie mam jakby tutaj nic do ukrycia. Jeśli państwo sobie nie chcą w takim adresie swojego imienia i nazwiska, to proszę sobie coś innego wymyślić. Ja wymyślę właśnie jakiś niezwiązany z imieniem, nazwiskiem mail, adres mailowy. Nie taki właśnie, który mi tu już Google podpowiada, bo to jest mój oficjalny. Zrobię taki bez imiona i nazwiska, na przykład UTW ćwiczenia 2020. Czemu nie dałem literki ci, tylko cy? Ponieważ w adresach mailowych nie możemy używać polskich znaków. To proszę sobie zapamiętać, że czasami po prostu się nie da. No, niestety, takie są zasady. Ja tutaj też popełniłem błąd. Dałem UTW z dużej, będą niestety z małej, ponieważ w mailu mogą być tylko małe litery oraz cyfry. Na dole mamy jeszcze napis. Możesz używać liter, cyfr i kropek. Myślę, że to jest adres, który bym chciał utworzyć, czyli UTW ćwiczenia przez cy, czyli ćwiczenia 2020@gmail.com. I to jest nasz login. A teraz trzeba nasze hasło wymyślić. Tu jest taka ładna podpowiedź na dole. Użyj co najmniej 8 znaków, w tym jednocześnie liter, cyfr i symboli. Ja dla państwa pokażę przykładowe hasło. Odbezpieczam tutaj to oczko, to jest takie ukryj hasło, że jak będę pisał teraz, muszę zobaczyć, to mam kropeczki, ale jak kliknę tutaj, to widać to hasło. Ja dla państwa pokażę to hasło, bo no nie mam tutaj dla państwa nic do ukrycia. Wymyślę teraz jakieś takie ogólne hasło. Zróbmy coś z dużej litery, z cyframi i z jakimś znakiem specjalnym, czyli jak przytrzymamy shift na przykład z jedynką, to będziemy mieć wykrzyknik, jak przytrzymamy shift z dwójką, będziemy mieć małpkę i tak dalej. Więc
spróbujmy czegoś prostego, na przykład wakacje 2020. I jeszcze może jakiś znak specjalny. Spróbujmy z tym wykrzyknikiem. To będzie hasło do tego Gmaila, czyli żeby się zalogować, będziemy potrzebowali tego fragmentu, czyli naszego loginu oraz hasła. W kolejnej rubryce musimy potwierdzić hasło, czyli jeszcze raz tak samo wpisać to hasło, żeby zweryfikować, czy się nie pomyliliśmy, prawda? Czyli ja znowu muszę wpisać wakacje z dużej, wakacje 2020, wykrzyknik. Musimy dwa razy napisać nasze hasło. Przypominam, każdy z Państwa sobie musi wymyślić swoje hasło. Owszem, można odgapić, można sobie zrobić wakacje z małpką, można sobie zrobić wakacje z jakimś krzyżykiem, ale nie radziłbym, prosiłbym, żeby każdy z Państwa sobie wymyślił swoje hasło, tak samo nazwę użytkownika, polecam swoje imię, nazwisko oddzielone kropką z jakimiś dwoma cyferkami. Jeśli taka nazwa użytkownika będzie zajęta, pojawi się tutaj komunikat, możemy to sprawdzić. Proszę zobaczyć, że gdy nazwa użytkownika jest już zajęta, czyli ktoś używa już tego adresu mailowego, w tym przypadku to jest mój oficjalny, który podawałem Państwu odcinek wcześniej, to Google nam tutaj napisze od razu, że ta nazwa użytkownika jest już zajęta, wybierz inną. Myślę, że z tym nie będzie problemu, każdy wie, o co chodzi. Ja tu wpiszę oczywiście poprzednią. Dobrze, jeśli każdy z Państwa dobrze zrobił ten etap, klikamy dalej. W kolejnym etapie musimy podać numer telefonu. Google musi nas zweryfikować pod względem tego, czy my faktycznie istniejemy. Mamy tutaj ładnie wszystko wyjaśnione, że ze względów bezpieczeństwa chcemy mieć pewność, że to naprawdę ty. Wyślemy ci SMS-a z 6-cyfrowym kodem weryfikacyjnym. Obowiązują standardowe opłaty. Dostaniemy zwykłego SMS-a z kodem, który potwierdzi naszą tożsamość, że to nie jest jakiś komputer, który sobie zakłada, jakaś sztuczna inteligencja, która sobie zakłada kolejne konto do na przykład wysyłania jakichś reklam czy właśnie jakichś innych rzeczy związanych z takim wysyłaniem, z takim spamem informacjami. Google sobie jakby dba o to, żeby każda osoba została zweryfikowana. Jeśli się ktoś martwi, że jeśli poda tutaj numer i ktoś zacznie do niego dzwonić z jakimiś reklamami albo z jakimiś innymi rzeczami, proszę się nie martwić. Ten numer nie jest przekazywany nigdzie dalej. On jest tylko po to, że w razie gdybyśmy zapomnieli właśnie hasła, zapomnielibyśmy loginu, to podamy nasz numer telefonu i wszystko można zrestartować. Myślę, że to jest wystarczający argument, dlaczego warto podać ten numer telefonu. Ja to pokażę na własnym przykładzie. Klikamy lewym przyciskiem myszy i zaczynamy pisać. Podaję swój numer telefonu, ja tutaj ze względów oczywistych go zamazałem. Klikam dalej. I czekamy teraz na SMS-a, który przyjdzie nam na telefon komórkowy. Mój kod jest następujący: 974103 i klikamy weryfikuj. Jesteśmy w kolejnym etapie tworzenia naszego Gmaila. Tutaj możemy wpisać nasz pomocniczy mail. Gdybyśmy zgubili nasze hasło albo login, zawsze możemy wpisać potem przy odzyskiwaniu nasz stary mail, jeśli go posiadamy oczywiście, bo jeśli nie posiadamy, no to nie musimy tutaj nic wpisywać. Ja sobie wpiszę tutaj właśnie mój oficjalny. Ja tylko przypominam jeszcze raz, tego telefonu tutaj nie musimy wpisywać, jest napisane ładnie opcjonalny. Wcześniej było to potrzebne tylko do weryfikacji, czy jesteśmy prawdziwą osobą, czy nie jakimś komputerem albo robotem. Ja tutaj podaję swojego oficjalnego maila.
ponieważ gdybym do tego właśnie UTW ćwiczenia 2020@gmail.com zgubił hasło, zapomniał, to zawsze mogę sobie wysłać taką zapominajkę tutaj na mój stary adres mail i będę mógł zrestartować hasło. Myślę, że to jest zrozumiałe. Jeśli ktoś ma z jakiegoś Interis, z OP, z tlenu, z WP, no to można jak najbardziej sobie wpisać. Przechodzimy do takich danych jak dzień, miesiąc i rok. Tutaj tak samo. Możemy wpisać jakie chcemy, może mogą być zmyślone, nie muszą być. Ja tutaj sobie wpiszę swoje, prawdziwe. Płeć, możemy podawać, możemy nie podawać. Ja sobie zaznaczę mężczyzna. Możemy kliknąć dalej. W kolejnym kroku mamy tutaj taką w sumie dość ważną rzecz. Używanie numeru do innych celów. Jeśli chcesz, możesz dodać numer telefonu do swojego konta, aby używać go w różnych usługach Google. O co chodzi? Niektóre usługi, czyli tak jak mamy właśnie wyszukiwarkę, mamy naszą pocztę elektroniczną, mamy filmiki na YouTube, jest też jeszcze kilka innych usług, czyli na przykład odbieranie połączenia i wiadomości wideo. To jest usługa bodajże Google Meet, gdzie właśnie można do siebie dzwonić, można ze sobą pisać, można się zobaczyć w kamerce i to będzie ułatwiało na takiej zasadzie sprawę, że gdy mamy podany numer, no to możemy do siebie bezpośrednio zadzwonić przez tą aplikację i można szybciej odszukać daną osobę, czy na przykład jest na tej aplikacji. Ale jeśli Państwo tego nie chcą, mogą kliknąć pomiń i się nic nie stanie. Ja się tutaj zgodzę, klikam OK, zgadzam się. Tu mamy prywatność i warunki. Warto sobie to przeczytać. Ja tutaj się nie będę wzgłębiał, bo myślę, że tego tekstu jest tutaj na tyle dużo, że nad tym trzeba usiąść na spokojnie. Proszę sobie przeczytać w spokoju, jeśli ktoś chce. Jeśli ktoś ufa temu wszystkiemu, wystarczy kliknąć akceptuję warunki i zgadzam się na przetwarzanie moich danych. Dzisiaj jeśli tworzymy jakieś konta internetowe, gdzie podajemy właśnie swoje personalia, na pewno pojawi się ten podpunkt tutaj. Musimy się zgodzić na przetwarzanie swoich danych w internecie. Ja klikam utwórz konto. Ja tutaj to potwierdzenie potwierdzam. Jeśli ktoś chce, może kliknąć więcej opcji i można sobie tutaj przeczytać. Można sobie spersonalizować reklamy. Naprawdę tutaj opcji jest bardzo, bardzo dużo. Jeśli ktoś chce, może tutaj sobie to wszystko ustawić. Ja klikam utwórz konto. Gmail zaczyna nam się wczytywać. Jesteśmy już na naszym Gmailu. Pojawia nam się tutaj komunikat od razu. Google Meet teraz w Gmailu. Spotkania wideo z napisami na żywo i udostępnieniem ekranu nawet dla 100 osób. Czyli tak jak mówiłem, można do siebie dzwonić, można ze sobą rozmawiać. Klikamy OK. O tej opcji wspomnę później. Na razie zajmijmy się samymi mailami. Dotarliśmy wszyscy razem do naszego Gmaila. Gratuluję wszystkim, którym się udało przebrnąć przez te wszystkie kroki. Niestety są niezbędne, ale dzięki temu dostajemy skrzynkę, która jest bardzo szybka. Nasze powiadomienia będą tutaj przychodzić błyskawicznie oraz nie mamy reklam, które będą nas po prostu denerwować. Więc myślę, że to jest cena, na którą nas stać, którą możemy przejść i mieć święty spokój z paroma rzeczami. Proszę zauważyć, że z lewej strony mamy nasz panel, taki panel zarządzania, czyli nasze odebrane maile oznaczone gwiazdką, czyli te maile, które uważamy za super ważne, tak? Które na przykład nie wiem, będzie mail z banku, będzie mail na przykład z jakąś pocztówką z wakacji, który chcemy mieć od razu do niego dostęp, zaznaczamy sobie gwiazdeczką, zaraz powiem jak to zrobić. Odłożone, wysłane i wersje robocze oraz więcej. No i tutaj mamy ważne, czaty, zaplanowane, wszystkie spam, kosz. Nie wspomniałem tutaj o najważniejszym przycisku, czyli o utworzeniu nowego maila.
taka zależność, czyli panel z lewej strony z najważniejszymi rzeczami, będzie się pojawiał zawsze we wszystkich aplikacjach Google'a, czyli YouTubie, kalendarzu, tłumaczu, na przeróżnych aplikacjach, nawet niezwiązanych z Googlem. Na przykład na Facebooku będzie ta sama zależność. Nawet na innych skrzynkach mailowych zawsze po lewej stronie jest nasz panel. Także gdy czegoś szukamy, gdy się zgubimy, bo no nie ukrywajmy, jest tego tutaj dużo na tym ekranie, chociaż i tak Google nam to ładnie wszystko posegregował, to możemy się zgubić. Jeśli widzimy to pierwszy raz czy drugi, proszę pamiętać, że gdy się gubimy, patrzymy od razu na lewą stronę. Z lewej strony wszystko tutaj w tym miejscu, wszystko ładnie znajdziemy. Jak Państwo może zauważyli, dostaliśmy pierwszego maila. Możemy sobie kliknąć. Cześć Marcin, witamy w Google. Na swoim nowym koncie masz dostęp do usług i aplikacji Google. Oto kilka wskazówek na dobry początek. Zachęcam do przeczytania tego maila. Dostaliśmy oficjalnego maila od Google'a z takim powitaniem, pokazaniem, jakie mamy aplikacje do dyspozycji i dzięki temu, że założyliśmy właśnie konto w Google'u na Gmailu, my sobie przejdziemy do naszych odebranych maili. Tutaj mamy odebrane maile. Zaczniemy od napisania bardzo prostego maila z prostą wiadomością. Zacznijmy sobie od napisania maila do mnie. Czyli ja z tego konta wyślę sobie na to moje drugie prywatne konto. Aby utworzyć nowego maila, musimy kliknąć ten wielki przycisk tutaj z plusikiem. Utwórz. Proszę zobaczyć, że po prawej stronie pojawiło nam się nowe okno. Tutaj jeszcze przed tym, jak napiszemy tytuł i do kogo będziemy pisać oraz samą treść, wyskoczyło nam jeszcze okienko. Zaplanuj, kiedy wysłać wiadomość. Możemy sobie ustawić na przykład, że ta wiadomość zostanie wysłana za 5 minut, na przykład albo za 5 dni, albo za 2 godziny. Do tego jeszcze przejdziemy. Na razie kliknijmy sobie tutaj zamknij. Mamy nasze okno mailowe, czyli wyobraźmy sobie, że piszemy list do kogoś. Musimy naszego maila najpierw zaadresować. Prosiłbym wszystkich Państwa, którzy dotarli do tego momentu, aby napisali właśnie takiego maila, którego ja piszę, na ten adres, który właśnie podaję. Czyli marcin.brudny94@, to jest shift z dwójeczką, gmail.com. Przechodzimy teraz do tematu. Klikamy sobie tutaj temat. Napiszmy tutaj ćwiczenia. Przechodzimy tutaj do tego pustego pola. To jest właśnie miejsce na treść naszego maila. W tym miejscu mogą Państwo napisać, co chcą. Ja napiszę takie standardowe: dzień dobry. Udało mi się stworzyć konto na Gmailu. To jest nasza pierwsza wiadomość, jak dodawać obrazki, jak dodawać załączniki. Przejdziemy do tego w dalszej części wykładu. Na razie spróbujmy wysłać pierwszego naszego maila. Klikamy wyślij. Po lewej stronie mamy taki napis: wiadomość została wysłana. Możemy to jeszcze sprawdzić w naszych wiadomościach wysłanych. Przechodzimy do lewej strony naszego panelu i klikamy wysłane. Proszę zobaczyć. Mamy tutaj pierwszą zakładkę i mamy do kogo wysłane. Tutaj mam taką szczoteczkę, wysłane od UTW ćwiczenia 2020@gmail.com do marcinbrudny94@gmail.com. Kiedy, jaki był temat i wysłane z gmail.com. Przechodzimy do odebranych. Ja spróbuję tu odpisać na tego maila.
aby wyskoczyła ta wiadomość jako nowa wiadomość dla mnie. Jak widzimy, pojawiła się nowa wiadomość, nowy mail. Mamy tutaj ładny czerwony napis, że to jest nowa wiadomość. Proszę zauważyć, że po lewej stronie pojawiła nam się taka jedyneczka, czyli mamy jednego maila nieodczytanego. Tu też proszę zauważyć, że maile, które nie są odczytane, są pogrubione tutaj na czarno. Tutaj ta dwójeczka sugeruje, że to już jest druga, że to jest już drugi mail, który wymieniliśmy, czyli teraz jest druga wiadomość. Ja sobie tutaj kliknę. I teraz tak. Przepraszam, że tutaj dwa razy jest Marcin Brudny, ale to jest ta nasza pierwsza wiadomość, którą wysłaliśmy. Myślę, że każdy wie, o co chodzi. A tu jest wiadomość, którą ja teraz odesłałem. Dzień dobry, bardzo mi miło. I teraz tak. Gdy chcemy odpowiedzieć na tego maila, czyli właśnie wysłać jakiś obrazek lub jakiś załącznik, czy po prostu kontynuować rozmowę, klikamy odpowiedz. I teraz też możemy bardzo szybko odpowiedzieć na tego maila. Na przykład pisząc: mi też jest bardzo miło. I klikamy wyślij. Tego maila, jak i tego poprzedniego, możemy zobaczyć w zakładce wysłane. Proszę zobaczyć, że znowu tutaj się zmieniła cyferka. Mamy trójeczkę, bo trzy razy już pisaliśmy ze sobą. Raz, dwa, trzy. Przejdźmy z powrotem do odebranych. Zrobimy teraz coś bardziej zaawansowanego. Spróbujemy wysłać nową wiadomość mailową z tekstem, gdzie będzie go troszkę więcej. Spróbujemy skopiować ten tekst z jakiejś strony. Spróbujemy wysłać daną stronę komuś, czyli tak zwany link, oraz podeślemy jakieś zdjęcia z kilkoma załącznikami. Aby to zrobić, musimy utworzyć nową wiadomość. Następnie musimy ją zaadresować. Mogą Państwo robić teraz to samo, co ja. Proszę mi taką drugą wiadomość testową wysłać właśnie, czyli na mój adres. Proszę zobaczyć, że już tutaj się wyświetla ten Gmail. Wystarczyło kliknąć lewym przyciskiem myszy. Mogę jeszcze raz pokazać, jeszcze raz jak to zrobiłem. Jeszcze raz napiszemy Marcin. A już samo wyskakuje. Jeśli Państwo zrobili dobrze poprzedni krok we wcześniejszym wysyłaniu wiadomości, to powinno się tutaj pokazać. Można wpisać jeszcze raz marcin.brudny94@gmail.com, ale tutaj wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy. Co wpiszemy w temacie? Będę chciał, aby Państwo wysłali mi tekst o Tarnowie. Zaraz powiem, jak go zdobyć, gdzie skopiować. Wpiszmy tutaj temat Tarnów. W celu skopiowania jakichś właśnie informacji czy danej strony musimy otworzyć nową kartę w przeglądarce. Jakiejkolwiek przeglądarki byśmy nie używali, czy to jest Google Chrome, czy Opera, czy Firefox, czy jakaś inna, zawsze mamy tutaj taki plusik u góry. Proszę zobaczyć. Kliknijmy sobie go. Ja mam ustawione od razu Google, więc jeśli Państwo nie mają, proszę sobie wpisać www.google.pl. Wpiszmy sobie w naszą wyszukiwarkę Tarnów. Enter. Zejdźmy troszkę niżej. Mamy tutaj Tarnów, Wikipedia, wolna encyklopedia. W poprzednim odcinku mówiłem, że troszkę więcej o tym opowiem. Kliknijmy sobie zatem na tą zakładkę tutaj, w ten niebieski napis. Jak widzą Państwo, u góry po lewej mamy adres pl.wikipedia.org. Tak jak mówiłem, Wikipedia jest to internetowa encyklopedia. Tutaj naprawdę możemy znaleźć wszystko. Jesteśmy na haśle Tarnów, czyli jak w prawdziwej encyklopedii znaleźliśmy takie hasło. No i tutaj jest wszystko opisane.
Nie będę tego czytał, bo myślę, że jak będą Państwa zainteresowani, to sobie sami zobaczą. Wrócimy sobie na samą górę. Chciałbym, żeby w ramach ćwiczeń każdy z Państwa skopiował ten tekst. Nie mam pojęcia, czy wszyscy Państwo wiedzą, jak kopiować tekst, więc powiem, jak się to robi. Aby skopiować fragment odtąd dotąd, czyli cały ten tekst tutaj, musimy go najpierw zaznaczyć. Jak się robi zaznaczenie tekstu? Najeżdżamy myszką tutaj w to białe pole przed Tarnów w tym przypadku. Przytrzymujemy lewy przycisk myszki. W tej chwili go trzymam. I przesuwamy myszkę w prawo. Proszę zobaczyć, taka niebieska poświata nam się tutaj robi. Taki pasek. To znaczy, że zaznaczamy. Ja dalej trzymam lewy przycisk myszki. Gdybyśmy chcieli zaznaczyć od razu cały ten tekst, jedziemy myszką w dół, po przekątnej, na samym końcu. Proszę zobaczyć, że jak troszkę niżej zjadę, to już mi się tutaj po lewej stronie zaznacza cały spis. Nie chcemy tego. Jedziemy troszeczkę do góry, tu przy kropeczce i puszczamy lewy przycisk myszy. Puściłem teraz lewy przycisk myszy. Teraz gdy najedziemy na niebieskie pole, to które jest zaznaczone, nieważne które miejsce, bylebyśmy byli właśnie na tym niebieskim, klikamy prawym przyciskiem myszy. Prawym, nie lewym, to jest bardzo ważne. Mamy coś takiego jak kopiuj. Klikamy lewym przyciskiem myszy kopiuj. Teraz wracamy do naszego Gmaila, czyli do naszej zakładki. Proszę zobaczyć. Klikamy tutaj i jesteśmy z powrotem na naszym Gmailu. Teraz klikamy lewym przyciskiem myszy na to białe pole tutaj. Pojawia nam się ten kursor. Klikamy prawym przyciskiem myszy i klikamy wklej. Proszę zobaczyć, wkleiliśmy cały tekst, całą wzmiankę o Tarnowie z Wikipedii. Mam nadzieję, że Państwu się udało to wkleić. Teraz spróbujemy wkleić jakiś obrazek z Tarnowa. Wróćmy do naszego Tarnowa tutaj w Wikipedii. Obrazek możemy skopiować bezpośrednio z Wikipedii, na przykład tutaj. Kliknijmy sobie tutaj ten obrazek po prawej stronie. Najedziemy sobie myszką i klikniemy prawym przyciskiem myszy. I mamy kopiuj grafikę. To klikamy lewym przyciskiem myszy. Wrócimy znowu do naszego Gmaila. Tutaj mamy nasz kursor, prawda? Kliknijmy dwa razy Enter, żeby zjechać tym kursorem na dół. I teraz kliknijmy prawym przyciskiem myszy i kliknijmy wklej. Musimy chwilkę poczekać, ponieważ zdjęcie jest troszkę duże. Nasze zdjęcie załadowało się. Proszę zobaczyć, tutaj mamy tam taki suwaczek. Możemy sobie zjechać nim na dół. Widzimy, jak to wszystko wygląda. Spróbujemy sobie wkleić jeszcze jedno zdjęcie, tym razem z Google Grafika. Przechodzimy sobie do naszej Wikipedii. Tutaj tym x-ikiem po prawej wychodzimy z tego zdjęcia. Cofamy się z lewej strony strzałeczką do naszego Google'a. Wychodzimy do góry i klikamy grafika. Byli tutaj Państwo na pewno w poprzednim odcinku i tym razem też wybierzmy sobie jakieś zdjęcie. Ja sobie wezmę to. Piękny rynek. Klikamy prawym przyciskiem myszy i dajemy kopiuj grafikę. I znów przechodzimy do naszego Gmaila u góry w zakładce. Klikamy tutaj na białe pole. Wciskamy znowu Enter. Nasz kursor jest tutaj na dole, widzą Państwo, w tym miejscu. I znów prawy przycisk myszy, wklej. Jeśli chcemy dodać załącznik, czyli na przykład jakieś zdjęcie, które mamy na swoim komputerze, na dysku, trzeba kliknąć tą agrafkę, tą spinkę agrafkę. Tutaj mamy ładny napis, dołącz pliki. Klikamy. Proszę teraz zobaczyć, że jesteśmy z powrotem, tak jakby w Windowsie.
Po lewej stronie mamy tutaj nasze dyski, pulpit. Ja tutaj mam zdjęcie przygotowane. To muszą już Państwo wiedzieć, skąd te zdjęcia, z jakiego folderu. Klikamy lewym przyciskiem myszy na to zdjęcie i dajemy otwórz. To zdjęcie nam się tutaj po prawej ładuje ładnie. Ono jest w załączniku. Będę mógł je pobrać po wysłaniu tej wiadomości. Czyli osobie, której wysyłamy tę wiadomość, będzie mogła ją sobie pobrać właśnie w załączniku. Tak przygotowaną wiadomość możemy sobie jeszcze tutaj sprawdzić. Góra-dół, czy wszystko jest, co byśmy chcieli napisać. Mogą Państwo tutaj do mnie jeszcze coś dopisać, jak najbardziej, na dole. Klikamy wyślij. Widzimy po lewej napis, wiadomość została wysłana. Wspomniałem wcześniej o czymś takim jak linki. Wiele osób mnie zawsze o to pyta, jak to działa, co to jest. Już tłumaczę. Pozwoliłem sobie wysłać wiadomość z mojego drugiego konta na to tutaj, żeby pokazać Państwu właśnie taki link przykładowy. Widzimy, że mamy nowy nieodczytany mail, nową wiadomość. Tutaj jest pogrubiona. Nazwałem tytuł Tarnów Ciekawostki, kliknijmy sobie. Napisałem taką przykładową wiadomość właśnie z linkiem. Proszę zobaczyć, że linki będą zazwyczaj właśnie takie podkreślone na niebiesko. Cechą linków jest to, że to jest adres do strony. Jak Państwo widzą, znów jest pl.wikipedia.org. Takim linkiem do strony Google byłoby www.google.pl. To jest nic innego jak adres. Tylko my w taki link możemy po prostu kliknąć. Lewym przyciskiem myszy klikamy. Przenosi nas właśnie na tą stronę. Myślę, że tu już wszyscy wiedzą, co to za strona. W jaki sposób podesłać każdą stronę, na jaką byśmy weszli i chcielibyśmy ją wysłać? Myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. Najeżdżamy sobie tu u góry na pasek naszych adresów. Klikamy na przykład tutaj w tym miejscu, tu gdzie się kończy nazwa, albo w nazwę właśnie w ten link. To nie jest ważne. Cały pasek adresu to jest ta linia. Tutaj to całe to czarne. Więc gdzie klikniemy, będzie dobrze. Klikamy lewym przyciskiem myszy. Nasz link właśnie się podświetlił na niebiesko. Klikamy prawym przyciskiem myszy i klikamy kopiuj. Przechodzimy do naszego maila. Chcemy na przykład odpowiedzieć. Klikamy odpowiedz. I znów prawym przyciskiem myszy wklej. Nie patrzymy na to, że w tej chwili ten link nie jest na niebiesko, tak jak tutaj. On się przetworzy. Zejdźmy enterem linijkę niżej i podeślijmy coś jeszcze. Wejdźmy na Google, wpiszmy znów Tarnów oraz wydarzenia kulturalne. Tutaj nam Google podpowiada. Spróbujmy wysłać właśnie tą główną stronę. Kliknijmy lewym przyciskiem myszy i analogicznie klikamy znów lewym przyciskiem myszy. Zaświeciło nam się na niebiesko. Klikamy prawym przyciskiem myszy. Dajemy kopiuj. Przechodzimy znów na naszego Gmaila i klikamy wklej. Myślę, że to nie było jakieś trudne. Mamy nasze dwa linki. Klikamy wyślij. Proszę zobaczyć, one się tutaj ustawiły na niebiesko. Można kliknąć. Przenosi nas właśnie na tą stronę. Przejdziemy teraz do ostatniej rzeczy i bardzo, bardzo ważnej. Postaramy się wylogować z Gmaila, czyli rozłączyć nasze konto, wyjść z niego tak, aby ktoś przypadkiem nie wszedł nam na nasze listy, na naszą pocztę. Pamiętajmy, że może teraz, w tej chwili nie mamy tutaj ważnych maili, ale one kiedyś się tutaj pojawią. Co zrobić, aby się wylogować? Jedziemy myszką na prawą stronę do góry. Tutaj mamy naszą ikonkę. Proszę zobaczyć, jak najadę tylko myszką, pokazuje mi się tutaj nasz adres. Klikamy lewym przyciskiem myszy i klikamy wyloguj. Wielki napis wyloguj. Mamy tutaj informację, że nas wylogowano. Proszę teraz przejść do Google'a. Załóżmy, że jest kolejny dzień, na przykład Państwo przychodzą na uczelnię.
i mówię do Państwa, proszę się zalogować na swoich kontach, a Państwo nie są na swoich komputerach. Albo poszliśmy do jakiegoś przyjaciela, przyjaciółki i chcemy zalogować się na konto Gmail, ponieważ mamy tam jakieś fajne zdjęcia z wakacji, albo ktoś nam coś bardzo fajnego wysłał. Aby zalogować się na Gmailu, przechodzimy tutaj właśnie znów w aplikację Google, w ten kwadrat. Klikamy lewym przyciskiem myszy, przechodzimy na zakładkę Gmail i mamy coś takiego. Państwo u siebie w domach, zakładam, że będą mieć taki tutaj już od razu login wpisany. To wystarczy na niego kliknąć. Ja tutaj wpiszę jeszcze raz mój login. Mam nadzieję, że Państwo sobie gdzieś go zapisali wcześniej i go pamiętają. Po wpisaniu swojego loginu, nie mojego, klikamy dalej. Przechodzimy do wpisywania hasła. Proszę wpisać teraz swoje hasło. Po wpisaniu swojego hasła klikamy dalej. Wróciliśmy właśnie do swojego Gmaila. Mam nadzieję, że ten poradnik nie był za trudny oraz nie był za długi. Postaram się na wszystkie wiadomości i pytania odpowiedzieć. Życzę miłego dnia oraz do usłyszenia.